Ja też mam ekran popękany, także ja tak samo szybko leciałem na swój stream, żeby zobaczyć. Witam wszystkich. Widzieliście przed chwilą? Tak trzeszczała, trzesty. Jak jest trzeszczała, forma mnoga, liczba, tak jest pojedyncza liczba od trzeszczała. Trzasnęła? Nie. Trzeszczła? Trzeszczła chyba, nie? Trzeszczła. Widzieliście, jak trzeszczła teraz kamerka przed chwilą? Dziwna sprawa to było. Spartiatix! O. Pamiętacie Lenidle? O, rysuje mnie, ja pierdzielę. Kurde, jestem ciekawy, czy ona w ligę gra, bo bym sobie przypieprzył z nią duo, co wy na to? Ona ma 4k followów i ktoś, jakaś gera, jakiś pewnie, dawaj 2,5 koła euro? Co w dupę? Ona ma top donatora 2,5 koła euro? Ty, ale gumka identyczną miałem kiedyś. No, w Polsce takie same są, może ona jest Polką, tylko też udaje taniemkę, tamta coś udaje. Can you make fan art for me? O, Egidę narysowała mojego psa. Lenidla, look, this is mine Jitson. Lepszy, better Twitch TV. O, ja lepiej kurde, co jest? Boże, nie strasz mnie. Na goli brodę 10 zł, będzie grane dziś w ligę. No i popieprzyło cię i za karę nie będzie, będziemy grali w bierki. Ja pierdzielę, myślałem, że mi się ktoś na chatę wpieprzył, rozumiesz? Nie strasz, proszę cię, bo ci... A myślę, że kiedyś wystąpisz na nim? No co ty? Co? Nie mam zdania. A myślę, że kiedyś wystąpisz na nim? No co ty? Co ty? Daj spokój. Chłopie, oni dają zawodnikowi 20 tysięcy za walkę, nie? No, znaczy inaczej, słyszałem, że oni dają zawodnikowi 20 tysięcy złotych za walkę. Czy myślisz, że dla nich, dla tych youtuberów, to jest dużo? Stary, on rzuci 20 tysięcy jemu, a na nim zarobią 3 razy więcej. No to wiesz, ja się wciula nie dam zrobić. Wciula się nie da zrobić? Myślałem, że jak się robi biznes, to po to, żeby na nim zarabiać. A wy jak myśleliście? Ciekawe, naprawdę. Nie, pierwszy raz o tym słyszałem. Słyszałem, że jak Steve Jobs zrobił iPhone'a, to nie po to, żeby przejąć cały świat swoimi telefonami i zarabiać na tym w Luisiana, tylko żeby góral powiedzieć, go zapytaj czemu. Nie dam się wydmuchać, wycyckać. No stary, to tak jakby na przykład, nie wiem, to tak jakby ktoś mi dał powiedzmy 10 zł, nie? I ten ktoś by dał mi 10 zł, a zarobiłby na mnie 5 tysięcy. Opłaca się? To jest... Przed chwilą mówił, że daje mu 20 koła i zarobią na nim 3 razy tyle. A teraz powiedział, że ktoś mu daje 10 zł i zarabia na tym 5 tysięcy. 10 razy 3 równa się 5 tysięcy. To jest ten, matematyka rosyjska. Rozumiesz, rosyjska, bo góra, lo. Miki Torpeda. Zapraszam na mojego Instagrama Miki Torpeda. A chętnie. Zobacz, jak widz wygląda. Co? To jesteś ty, Miki Torpeda? O kurde. Ja pierdzielę, Miki Torpeda, nie wiedziałem. To ile ty masz siana, że mi tak łatwo wysyłasz? Ale pokczam, dziękuję, że jesteś moim widzem. Kurde, Miki Torpeda, i jeszcze ty tak dobrze mówisz po polsku? Gdzie, po co się ukrywałeś? O, ja pieprzę. Ty masz 25 milionów followów na Instagramie, ty jesteś nienormalny, co ty tu robisz? Patrzysz, jak ludzie biedni żyją? Nie, a tak szczerze, to tutaj jest Miki Torpeda. No widzisz, tutaj z kawką poważny widz, tutaj z wąsem poważny widz. Fajnie. Masz tatuaże czy to długopisem? Nie, no ale powiem ci tak. Zrób jedną rzecz, Miki Torpeda. Poza tym, że jesteś bogiem, bo mnie oglądasz, musisz wybrać pomiędzy albo mieciem brodą, tak jak ja, albo nie mieciem brody i wąsa, tak jak ty. Musisz wybrać jedną z tych dwóch rzeczy, a nie pomiędzy, czyli ten wąs. Ale zauważyłem coś. Patrz. Kuba Wojewódzki, znak rozpoznawczy, włosy, okulary, tak? Marcin Majkut, pędzel. A ty? No, słuchaweczki na każdym zdjęciu, kozackie białe, także pokczam dla ciebie. Zauważyłem to od razu, także dobrze, że to robisz, bo to przyciąga uwagę, zauważ. Pierwszy raz jestem na Instagramie i zauważyłem, także pokczam dla ciebie. Tak samo działa praca, dają ci 7k co miesiąc i zarabiają kilka razy więcej. Dokładnie, Fallen. Wiesz, to jest tak, że... Dobra, zdradzę, powiem tak. Jeżeli walczysz w organizacji, w UFC powiedzmy, albo jak Conor McGregor walczył z tym Mayweatherem i dostał za tą walkę powiedzmy 50 milionów dolarów, słyszeliście o tym. Sponsorzy tej gali dostali na pewno 10 razy tyle, także już góral by nie wziął 70 milionów, bo ktoś by na nim zarobił 700, rozumiesz?
popieprzone, rozumiesz? Jak rozumiesz filozofa? 70 milionów by nie wziął, bo ktoś by na nim 700 zarobił. Pa, o, co to jest? Widzisz to? Telefon? Góral też pewnie ma taki, a szczerze powiem ci tak, ja dostałem tylko telefon, a ktoś na mnie zarobił 10 razy tyle, a dostałem tylko telefon w dupę kopany. Zobacz, internet sobie wziąłem, rozumiesz? Ja używam internetu Orange, a ci szmaciarze z Orange pewnie w jacuzzi teraz siedzą, piją winko i tak dalej, bo są bogaci. Szmaciarze na mnie zarobili właśnie. Ty jedyne co, to idziesz walczyć. Znaczy może nie jedyna, no bo trening do tej walki, jakaś dieta, przygotowanie, wiesz, ściągasz tam oczywiście publikę. Nie interesuje mnie. Kurde no, zwisio śmieciu, po co mi przerywasz w trakcie mojego monologu? Ale bym ci zapieprzył, ale dziękuję oczywiście za 5 zł. Niki Torpeda dał na goli brodę 10 zł. Sparta wysyli ik mojej dziewczyny na chat, proszę, chcę jej trochę pomóc. Mandy 010976. A to powiem ci, Miki Torpeda, że ocenimy najpierw wspólnie z widzami, a dopiero potem wyślę. Mandy. A Magda. A o Miki Torpeda, to ona tak na ciebie mówi? Jezu, to ty masz naprawdę na imię Miki, a na nazwisko Torpeda? Pogchamp. Nie interesuje mnie nic. A to wy jesteście razem ze sobą od 1 października. O kurde, zauważcie to. Ja nic nie mam do tego Miki oczywiście, ale zauważ. Są ze sobą dopiero tydzień, a Miki Torpeda już wydaje pieniądze na promowanie swojej dziewczyny. Totalny pokczam dla niego, bo jest, widzisz, i to jest prawdziwa miłość. Nawet tydzień dopiero, a już promuje ją za własne pieniądze, także prawdziwy pokczam. A to jest i sobie myślisz mistrzostwo świata. Czyli miś. Pookczam, prawdziwe, sztuka. No i tu jeszcze taki motorek. Nowa miłość? Nie, Miki. Nowa miłość, jesteście ze sobą tydzień, ona ma już nową miłość w postaci motorka. Ty pamiętasz test na geja i motorek? Miki, zastanów się. Motorek, pamiętasz? Test na geja, pamiętasz? Nie no, ale oczywiście żartuję. Pokcząp. Dawaj 1 vs 1, rozwalę cię jak pieska? Wściekły bober, jak to rozwalisz mnie jak pieska? Co to jest za powiedzenie? Na kogo się mówi tak? Rozumiesz to? Że powiedzmy gościu ci wyzywa dziewczynę, jak chodzisz do podstawówki, a ty mówisz do niego: dawaj ze szkoły, szmaciarzu, rozwalę cię jak pieska, te! No jak się rozwala kogoś jak pieska? Right? Nagascha? A witam, poczekaj, sprawdzę, bo nie kojarzę, przepraszam cię, Nagascha. Kim ty jesteś? Oczywiście, że cię znam, poczekaj. Nagascha. A Nagasz TV to ty? Jak to się pisze? Powiedzcie mi, ja nie piszecie pozdrowienia od Nagascha. Aha, to jest fake right chyba. Dobra, uspokójcie się z tym pozdrowienia od Nagascha i daj mi ktoś, nazwę go bezosobową, taką wiesz, jako bezokolicznik. Nagaschać, powiedzmy. Na ety? No ale wpisałem na YouTubie, nie ma kogoś takiego! Wkręciliście mnie w fake rajda i teraz się tego trzymacie! A ja się dałem zbejtować jak jakiś szmaciarz! Sam go znajdę i tak, to nie jest bait na pewno. O, znalazłem go, ja pierdzielę! Nagas, siema mordo, co tam u ciebie? Weź mi powiedz coś! A nic, Sparta, fajny rajd? A, Nagascha, mordo. Czekam aż mi odpowiesz 4 godziny, czemu ty tak wolno odpowiadasz? Bo jestem spowolniony trosz ośli. Co? Poczekaj, powtórz jeszcze raz. Bo jestem spowolniony trosz sorry. A, spoko mordeczko, nic się nie stało. Ale nie ma co, ja też się kiedyś zrajduję. Dziękuję ci za to, że mnie zrajdowałeś oczywiście. Pozdrawiam twoich widzów wszystkich. Pozdrawiam. Powiem ci tak, mordeczko. Bardzo dziękuję ci Morda za... Morda Sparta. Co? Co ty do mnie powiedziałeś, Nagascha? Wypiję przed ci łokcie kiedyś na jakimś PGA? Morda śmieciu kopiaro. Dobra, śmieciu zbanuję cię na tym streamie, Franco zasrana. Jeszcze raz mnie zrajdujesz, ty patafianie. Wypieprzam od ciebie ze streama. Puh! Nie będę na takie streamy wchodził. Ty wbijam do ciebie, fajnie jest, a ty mnie wzywasz? I o ten na czacie poproszę. Nie no, żartuję, Nagascha, jeżeli istniejesz, to pozdrawiam cię. Nie wiem, o co chodziło, możliwe, że naprawdę to był rajd. Ale przepraszam, jeżeli go przespałem. Pokczam dla ciebie oczywiście, mordeczko, nie, mam nadzieję, że się nie obraziłeś. Dobra, czat, mam pomysł na rajda, bo on gra w Resident Evil. Patrzcie,
Nie zdradzę wam wszystkich kroków tego rajda, ale musicie pisać to, co wam powiem, to wtedy rajd wyjdzie. Dawajcie, piszemy tak. Piszemy zombie za tobą, nie? Dawajcie zombie za tobą. Nie. Ty, on ma chyba delaya na Resident Evil, bo się boi zombie. Ja widziałeś? Odwrócił się. Dobrze, dobrze. Dobra, i teraz piszemy jeszcze raz. Jeszcze raz piszemy, daję wam link. To nie był koniec rajda i teraz piszemy, a nie sorry. A nie sorry, to twój stary. Okej. To są rajdy, ja pierdzielę, ale sorry, życie. To twój stary? Jak mój stary? Nie mam starego. Wiesz, żeby jeszcze kogoś zrajdować w ten sposób, ktoś musi mieć więcej niż 8 IQ. Niestety nie wyszło. Jak tak każdy poleca, to zapraszam Mr. Darkness. O kurde. Powiem tak, zerknę z tego ludza Instagrama, bo brzmi mrocznie, a ja lubię mroczne klimaty. A nie, Martyna. O kurde. Jednak, skąd wy to widzieliście? Widzicie, na taki mam widzki konkretnie. Kurde, tamto zdjęcie niżej, nie wiem, czy mogę je pokazać. Ale sam na nie zerknę. Totalny pokczamp! Szkoda, że typ za tobą siedzi, inaczej by był naprawdę sztosik taki, wiesz. Mroczne klimaty są kozak. Nie, oczywiście pozdrawiam ciebie i chłopaka. Mam nadzieję, że będzie wam się układać tak długo, jak długo ja będę popularny. A ja nigdy nie byłem. Pozdrawiam was już bez ironii. Twoje stary dusi twoją starą prześcieradłem obszczanym? Ty nawet prześcieradła nie masz, gwiazda, więc zamknij mordę. I śpisz na dywanie, którego też nie masz. A zaraz włączę song request, ale teraz przemowa. Każdy z was mógłby teraz trenować sztuki walki. Uczyć się, zostać wyjątkowym matematykiem, fizykiem, astronomem jak Mikołaj Kopernik. Mógłbyś nawet odkryć nową teorię względności i tak dalej. Ale wybrałeś granie w komputer. Jedna setna procenta ludzi wybiera granie w komputer, a ty właśnie to zrobiłeś, także zrobisz to. Uda ci się. Wierzę w ciebie. Został tylko miesiąc na wbicie dywizji. To też do mnie jest taki tekst, bo ja w sumie walczę ten diament, wiesz, zadzi. Także pieprzyć w dupę matematykę, fizykę, astronomię i tak dalej. Liczy się tylko komputer, pamiętajcie o tym. Pobierając zasiłek dla bezrobotnych. Dobra, dobrze, dobrze mi poszło. Powiedz mi, skąd on się tutaj wziął? Czy w dżungli, czy gdzieś indziej? Czy wychował się gdzieś, czy u kogoś? Może raczej coś, dzień się potwora. Co dzień ćwiczył swoje pazury, strugo swoje zęby, dzień to robił. Patrz, on wygląda o tak, tak, tak. Zabija bez litości wszak. On zabijał łypę.